akcji Hashtag Ensemble Graj Fair. Dzisiaj pogadamy sobie o opłacie geograficznej, której sama nazwa brzmi już dość złowieszczo. I chciałam zapytać, kiedy Lila pierwszy raz usłyszałaś, że jest w ogóle coś takiego jak opłata geograficzna? Mam poczucie, że dość niedawno, że to pojęcie jest w ogóle, no dla mnie to na pewno bardzo nowe, typu rok, półtora, kiedy zaczęły się pojawiać projekty pierwsze, ustawy jej dotyczące. I dla mnie to było jakieś takie hasło bardzo niezrozumiałe. Próbowałam się to wczytać, zrozumieć jakby obie strony, które miałam poczucie, że od razu od początku dyskusja zaczęła się od jakiegoś takiego węzła konfliktu. Czyli jakby nie było takiego obiektywnego tłumaczenia, czym ona jest, komu ona służy, jak ona działa w różnych krajach, czy działa i kiedy jest taki temat, tylko od razu jakby wszystkie wiadomości, które, czy materiały, które dotyczyły tego, były nacechowane bardzo mocno emocjonalnie. I właśnie wydaje mi się, że fajnie byłoby, żebyśmy dzisiaj sobie porozmawiali tak na, że tak powiem, sucho i bardzo faktograficznie, czym ona jest. Myślę, że tutaj to prawda, że pierwszy komunikat był wokół konfliktu o opłatę reprograficzną, a nie dotyczący w ogóle samej faktów. To mimo, że pewnie ja tak przypuszczam, że ty wcześniej niż rok. Tak, no zdecydowanie wcześniej, to znaczy trzeba może uporządkować pewne fakty. Opłata reprograficzna istnieje w polskim prawie od 1994 roku. I tak naprawdę składa się ona z dwóch takich działów. Mówimy to, hasło opłata reprograficzna jest pewnym uproszczeniem, ponieważ tak naprawdę składa się ona z reprografii jako takiej, czyli na przykład ksero, ale tak naprawdę też jest w tym zawarte tak zwane kopiowanie prywatne. W polskim prawie istnieje taka konstrukcja, która mówi o dozwolonym użytku prywatnym dzieł, które są chronione. W wielu porządkach prawnych w ogóle nie ma takiego trybu. Ten dozwolony użytek można sobie najprościej wyobrazić sytuacją taką, kiedy w dawnych czasach analogowych podobała mi się piosenka, i miałem ją na przykład na płycie CD i mogłem tę piosenkę komuś przegrać na kasetę magnetofonową z tej płyty i po prostu dać do posłuchania koledze, koleżance. I to się mieściło w granicach tak zwanego dozwolonego użytku prywatnego i w tym przypadku było to klasyczne kopiowanie prywatne. Ale na pewno można było dać komuś, czy można było to skopiować, żeby dla siebie, żeby mieć jakby... Dla siebie do posłuchania w samochodzie mogłem sobie skopiować, ale mogłem też komuś koledze dać do posłuchania jakiś fragment, czy właśnie jedną piosenkę z płyty, natomiast dać osobie pozostającej ze mną w kręgu bliskich jakichś relacji. Natomiast bym musiał za to pieniądze, to już pozwalam prawo. No właśnie, czyli kwestia użytku komercyjnego i... Nie, to jest wyłączone. My nie mówimy o tak. To są takie korzenie. I to tak naprawdę funkcjonuje, i to bardzo dobrze funkcjonowało w tych latach, w drugiej połowie lat 90. ubiegłego stulecia, kiedy to weszło. Dotyczyło zarówno powielania jakichś materiałów właśnie na ksero. Czy też nutowy pewnie, bo chciałam zapytać, czy też w jakimś stopniu. Wypożyczą nuty, powiedzmy, które są z wydawnictwa i nie można kopiować, ale jeżeli chce, przygotowując się do wykonania utworu, po nich pomazać, to czy w ramach tej ustawy mam do tego prawo, żeby sobie je pokolorować, że ma na własnym ksero, czy nie? To nawet bez tych przepisów można to byłoby zawsze zrobić, dlatego że ważne jest jakby eksploatacja egzemplarza, natomiast jeśli ja sobie też, znaczy to się łączy, bo na przykład biblioteki mają też właśnie w ramach tych przepisów prawo powielania, po to, żeby zachować na przykład egzemplarz oryginalny w sposób, w jego jakości niezniszczonej. Wiadomo, co się robi, prawda, że się pisze flamastrem, kredką, nie wiem, ołówkiem i tak dalej. Często jest to nieodwracalne. Zniszczyłoby to materiał, więc jeśli to jest dla nas na potrzeby naszej pracy, to nie ma o czym mówić. Natomiast wracając do samej istoty tej opłaty, ona funkcjonowała z powodzeniem, można powiedzieć, do 2006-2007 roku, gdzie była aktualizowana. I oprócz często można się w tej debacie publicznej spotkać z tym, że tam są kasety VHS, kasety magnetofonowe, płyty CDR i tak dalej. One są tam rzeczywiście ujęte, więc cały czas, gdyby ktoś z nich korzystał, to ta opłata jest, jak kupimy dzisiaj, załóżmy, że gdzieś w ogóle kupimy czystą kasetę VHS, to
tej kasecie jest jakiś tam ułamek opłaty, która pójdzie na rzecz odpowiednich organizacji, które to rozliczą. Ostatnie z takich urządzeń to są klasyczne pendrive'y, one są obecne i dyski twarde klasyczne, czyli takie nie SSD, bo one nie są już objęte niestety, bo nie ma od 2008 roku, kiedy minister powinien był zaktualizować po prostu odpowiednią listę urządzeń, które są objęte tą opłatą, tego nie zrobił. Wtedy tak naprawdę, czyli już te paręnaście lat temu, zaczęła się cała ta jakby mało merytoryczna, powiedziałbym, debata medialna, że to jest podatek, że to nie jest podatek i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę tego rozwijać. Natomiast w zasadzie to istnieje. Problemem jest to, że jest nieaktualna lista urządzeń. Tak, czyli... czuję za tym jakąś niezłą aferę, bo coś, co powinno być, i to może jest znowu też problem takiej polskiej państwowości, że coś, co powinno być po prostu kontynuowane, tak jak w wielu dziedzinach, edukacji, polityki zagranicznej, jakiejkolwiek, kultury, działania, które powinny po prostu iść sobie swoim torem, tak jak na przykład prosta aktualizacja kolejnych nośników, za pomocą których korzystamy z kultury, po prostu z dóbr kultury objętych prawem autorskim, coś, co powinno być bardzo proste i naturalne, automatyczne wręcz, staje się zarzewiem konfliktu, ale też na pewno jest przedmiotem jakiejś gry. Tak, ale zanim może o tym powiemy, to ja jeszcze chciałabym, żebyśmy może powiedzieli tak bardzo jasno, żeby też i ja to mogła zrozumieć i nasi widzowie, jakby w tej opłacie elektrograficznej, kto komu i za co płaci? Bardzo słuszne pytanie. To wprost wynika z artykułu, konkretnego artykułu ustawy o prawie autorskim, właśnie, która pochodzi z 1994 roku. Płaci producent lub importer sprzętu lub urządzenia czy nośnika, który jest objęty jakby tą opłatą, i ta opłata w tej ustawie, która cały czas obowiązuje, nie może przekroczyć 3%, natomiast średnio jest to połowa, czyli to jest średnia taka, jeśli chodzi o te opłaty, które były stosowane, to jest około 1,5%. Czyli 1,5% kosztu na przykład ceny hurtowej jakiejś płyty CD, załóżmy. Importer płacił, tak. Do państwa? Nie. Do organizacji zbiorowego zarządzania, które się zajmują rozliczaniem tych. W zależności od kategorii tych nośników lub urządzeń, odpowiednio różne organizacje do tego, między innymi do tego powołane, rozliczają to. Tych organizacji wówczas było 13, w tej chwili jest ich nieco mniej. Natomiast one to robiły z powodzeniem przez te lata. I tak samo jakby egzekwowały. W latach późniejszych powstało biuro do spraw czystych nośników, które założyło kilka organizacji zbiorowego zarządzania po to, żeby efektywniej tak naprawdę ściągać te należności, dlatego że no niestety wielu jakby importerów szczególnie nie chciało jakby jakoś starało się unikać generalnie ponoszenia tych opłat, chociaż one są groszowe. Oczywiście w efekcie jakby skali masowej, no to one mogą mieć jakieś tam znaczenie biznesowe dla takiego importera, który chce maksymalizować swoje zyski. Natomiast szkoda, że chce maksymalizować te swoje zyski kosztem po prostu kultury, dlatego że trzeba powiedzieć, że uprawnionymi do tych rekompensat, ponieważ to jest nic innego jak rekompensata za dozwolony użytek, tymi uprawnionymi, na tym uprawnieniu składa się kilka grup. Są to producenci wideo, są to twórcy, że się no, w głównym stopniu twórcy są dosyć dużym jakby to procentowo beneficjentem w ustawie, artyści wykonawcy, a także w kwestii reprografii wydawcy tych na przykład książek, które są jakoś tam powielane w częściach. I to wprost wynika artykuł bodajże 20, nie jestem prawnikiem, 20 prim ustawy z 1994 roku. To jest bardzo czytelnie i jednoznacznie podane. I to, tak jak mówię, to działało całkiem stabilnie przez wiele lat. Skończyło się wraz
z rozwojem i gwałtowną zmianą, gwałtownym przeniesieniem kultury do urządzeń smart, takich jak tablet, smartfon, smart TV, etc. I to spowodowało, że powstał jakiś problem wokół tego. I nawiązując do tego, co Ania wcześniej mówiła, że dlaczego to się tak stało, rzeczywiście w większości krajów Unii Europejskiej, gdzie jest podobny porządek prawny jak u nas, te urządzenia są objęte jak najbardziej tymi opłatami. Powiedziałbym, że dwa najlepsze systemy to są system francuski, niemiecki, takie, które są najbardziej pro jakby autorskie, pro artystyczne. I wcale te urządzenia objęte tą opłatą nie są na tamtych rynkach droższe niż u nas, gdzie tej opłaty nie ma, więc to ten argument, który się często w mediach przybija, że ona od razu, jak nie będzie 3%, nawet chociaż nigdy nikt nie wnosił o te 3%, to o 3% pójdzie cena urządzenia w górę. Tak nie było i to było wykazywane wiele lat temu już. To działa, natomiast tu w grę wchodzą pieniądze, no i pewnie dlatego biznes, który, jak mówię, no, musi maksymalizować swoje zyski, zapragnął robić to kosztem po prostu kultury i to się cały czas dzieje po dziś dzień. I dochodzimy tutaj do, w ogóle padło pierwsze słowo twórcy i powiedziałeś, że spora część jakby wpływów z opłaty reprograficznej może być przeznaczana na wsparcie dla twórców, którzy tworzą te treści, z których później inni korzystają w sposób odpłatny lub właśnie w ramach tego dozwolonego korzystania nieodpłatne. I dochodzimy do takiego koronnego argumentu, który myślę, że też nas jako wykonawczyni bardzo dotyczy. Bardzo prymitywnej demagogii, która krzyczy z różnych nagłówków, że oto nagle artyści mają być szczególnie traktowani i mają mieć szczególne przywileje i dlaczego biedne dziecko ze ściany wschodniej, kupując sobie komputer do nauki zdalnie, musi utrzymywać artystów alboż to przedstawianych jako te gwiazdy siedzące na Zanzibarze, albo biedni artyści, którzy z kolei są przedstawiani jako nieudacznicy, czy artyści, którym się po prostu nie powiodło i w związku z tym nie powinni w ogóle zajmować się sztuką. Jak to jest? No, wydaje mi się, że przyjrzyjmy się, że całe państwo polega na tym, że rozdaje się różne uprawnienia różnym grupom. Inne uprawnienia mają nauczyciele, inne górnicy, inne lekarze, inne służby, inne cała budżetówka, tak? Czyli wszyscy ludzie, którzy są zatrudnieni w ogóle przez państwo. I to jest po prostu kwestia umowy społecznej. Umawiamy się. Dlaczego w Polsce mają być darmowe żłobki? Przecież w wielu krajach świata nie ma w ogóle żłobków darmowych, prawda? No dlatego, że my się tak umówiliśmy, że dla nas jest to ważne, czy chcemy być w takim obszarze właśnie kulturowym, w takim obszarze organizacji państwa, gdzie pewną grupą dajemy pewne uprawnienia, bo dlaczego? Dlatego, że uważamy, że nam się to na końcu opłaca. I chciałam zapytać właśnie, też korzystając właśnie, mimo że jesteś z nami, jak to wygląda w twoim kontakcie z mediami, z dziennikarzami, bo miałeś dużo wypowiedzi medialnych. Czy spotkałeś się właśnie z takim demagogicznym podejściem i z rysowaniem właśnie takiej perspektywy, że nagle z morza takich szarych ludzi artyści zostaną po prostu obsypani złotem bezprawnie? Tak, dzięki współpracy. Czy dwóch, czy jednemu, czy nieważne jakiemu. Oczywiście, że to tak nie będzie. Może powiem tak, te żłobki, które są za darmo, po pierwsze wcale nie są tak do końca za darmo. To od tego zacznijmy. I tutaj zawsze tak, jest to pewna forma umowy społecznej, natomiast ta rekompensata wynika wprost z prawa, jakby z fundamentów w ogóle prawa, czy różnych jakby gałęzi prawa. I jest ona wszechobecna na pewno w porządkach Unii Europejskiej. Rekompensata za coś, co jest utracone. I tu może na chwilę jeszcze się jeden krok wstecz tylko. Powiem, że te środki, które są w tej chwili marginalne, pozyskiwane, zaraz podam tylko jeden przykład,
One są dzielone wprost proporcjonalnie do eksploatacji danej twórczości, czy danej jakby aktywności artystycznej. Jeśli są to artystyczne utrwalenia w przypadku właśnie artystów, wykonawców, czy twórców, czyli eksploatacji utworów przez nich skomponowanych, stworzonych, napisanych tekstów itd. Jest to bardzo precyzyjnie jakby rozliczane w proporcji tak, albo do dawniej powiedzmy do sprzedaży płyt, czyli jeśli braliśmy CD-y objęte opłatą reprograficzną, rozliczenie z tytułu tych czystych CD-ów było w proporcji do sprzedanych w danym roku płyt z tego, z naszego polskiego rynku, tak? Czyli potencjalnie, jeśli czyjąś płytę kupiło 10 osób, na przykład ani płytę kupiło 10 osób i jedna osoba, to w tych rozliczeniach z czystych nośników proporcja byłaby 10 do 1. Dlatego, że to działa jakby absolutnie obiektywny mechanizm tutaj. Oprócz tego, co roku są przeprowadzane bardzo dokładne badania też, które ankietują reprezentatywną próbę ludzi w Polsce, tak? Czego słuchali, co oglądali, z jakich urządzeń, z jakich nośników. Te badania są robione cały czas i wówczas też wiadomo, gdzie jakby dany strumień pieniędzy skierować bardziej. Jeśli byśmy mieli hipotetycznie, podkreślam, że mamy Polskę inną niż dziś, czyli objęte są smartfony i tablety opłatą reprograficzną, to badanie zawierałoby pytanie, czy tam oglądał Pan jakieś tam pobrane filmy na tablecie, tak, ileś osób, x osób na tablecie, y na smartfonie i wtedy w tych proporcjach się rozdziela odpowiednie środki według określonych uprawnionych, właśnie takich, czy są to wykonawcy, to są też oczywiście aktorzy w tym i tak dalej, czy twórcy i tak dalej. Dlaczego i teraz, dlaczego po pierwsze mam wrażenie, że w Polsce ten obraz artysty jest mylony z obrazem celebryty. Znamy, no przede wszystkim najbardziej widoczni są celebryci aktorzy, ale jak pomyślimy tak na szybko, ilu w takiej medialnym, jakby w medialnym obiegu aktorów nam przyjdzie do mnie, paręnaście osób, 20 osób. A w Polsce mamy kilka, jak nie kilkanaście tysięcy aktorów. I podobnie jest z artystami, chociażby muzykami, tak my jesteśmy artystami, muzykami szczęśliwie. I pewne osoby są widoczne i może się wydawać, że wszyscy mają taki byt. Nie, to zupełnie tak nie wygląda i my to doskonale wiemy. I nie uważam, że ktoś, kto nie jest celebrytą, że odniósł porażkę zawodową, dlatego że są różne gatunki, style muzyczne, które zwyczajnie nie poddają się rynkowi celebryckiemu, tak? No, można sobie wyobrazić oczywiście, że będzie jakiś wykonawca muzyki klasycznej, który się staje celebrytą o takiej skali, jaką znany z, chociażby właśnie z świata aktorskiego. Ale nawet, wydaje mi się, że jakbyś w Polsce zapytała, kim jest Nigel Kennedy, czy Lang Lang, czy Anne Sophie Mutter, nie wiem, czy raczej będzie jakieś takie łach. Więc właśnie ja bałem się, że to nawet trudno jest to porównać. I to są dwa różne porządki, dlatego że na przykład aktorzy grający role w popularnych serialach, takich tasiemcach o niezbyt wybitnej, powiedzmy, wartości artystycznej, no, są znani po prostu dlatego, że się pojawiają codziennie w kogoś w domu 15. Natomiast wybitni, natomiast wybitni aktorzy na przykład teatralni, wiadomo, że mają dużo mniejszy zasięg i mimo, że ich jakby twórczość może być dużo bardziej znacząca. Tak, oczywiście, że tak. Gdyby codziennie w telewizji zamiast dziennika telewizyjnego był koncert z filharmonii, był jeden dyrygent pokazywany codziennie, to sądzę, że byłby osobą bardzo rozpoznawalną, bardzo medialną. Tak? Natomiast wiemy, że tak nie ma takiego programu, przynajmniej ja o nim nie wiem, nie jestem ekspertem w dziedzinie telewizji. Ale obawiam się, że pewnie się nie mylę, jeśli mówię, że nie ma takiego programu. No więc nie jest to znane, trudno to mówić. Natomiast tak, teraz o tych, no, dziennikarze są bardzo różnie nastawieni. To znaczy,
znaczy ja muszę powiedzieć, że miałem szereg bardzo dobrych doświadczeń, że dziennikarze sobie absolutnie zdawali sprawę z tego, że oni są tak samo tymi twórcami i jakby cały ten problem tak samo ich dotyczy. Natomiast część dziennikarzy jest nastawiona z gruntu negatywnie, nie chcę spekulować z jakich powodów. Jeden z powodów, który nie jest to spekulacja, po prostu wiemy, że różne redakcje mają płatne reklamy, które umieszczają potężne firmy, w których interesie jest jakby budowanie określonej narracji. Po to, żeby nie wprowadzać pewnych przepisów, żeby zwyczajnie pozostawał status quo. I spotkałem się wielokrotnie z tą bardzo tendencyjną narracją. Zawsze się starałem to tłumaczyć tak merytorycznie, no, czy tak po prostu jakoś, nie wiem, przez analogię, czy przez jakieś pokazanie po prostu tego, że to wcale nie jest tak, że są nieudacznicy i celebryci. Celebryci sobie radzą świetnie, nieudacznicy powinni iść się przeszkolić na inny zawód. No, próbowałem to jakby przenieść w najbardziej ekstremalny przypadek na to, że no, odnoszę wrażenie, że podobnie z dziennikarzami. I zazwyczaj to spowodowało zmianę tematu, więc jakby jak widać, to nie były merytoryczne po prostu zarzuty, tylko takie właśnie demagogiczne, jak powiedziałaś. I to jest w gruncie rzeczy przykre, dlatego że ja mogę powiedzieć ze swoich doświadczeń, gdzie regularnie jeszcze no, przed pandemią po prostu jeździłem fizycznie regularnie do wielu krajów Unii Europejskiej i Polska jest absolutnie ostatnim krajem z tych krajów unijnych, gdzie obowiązuje ta zasada rekompensaty właśnie, rekompensaty za dozwolony użytek, który nie ma tych urządzeń i nie ma ich, no ja miałem pierwszego smartfona w 2008 czy 2009, no coś koło tego, to był ten czas, kiedy one wchodziły już tak na masową skalę. I my jesteśmy w tym sensie bardzo, nasz świat kultury jest bardzo pokrzywdzony po prostu w takim jakby globalnym ujęciu. Często te demagogi, też dziennikarze mylą inne porządki prawne, mówiąc, że a na przykład tam w takim, a takim kraju to tego nie ma. No i wtedy oczywiście to jest tak, że przeczytał, ale nie zobaczył, że nie ma kropki, nie przewrócił strony na drugą stronę, że tam jest jeszcze druga część zdania po przecinku albo i bez tego przecinka, gdzie w ogóle nie istnieje coś takiego jak dozwolony użytek. Czyli ja na przykład są kraje, gdzie nie mogę sobie przegrać, mówiąc analogowo, płyty CD na kasetę magnetofonową po to, żeby jej słuchać we własnym samochodzie, bo byłoby to już działanie nielegalne. Są takie porządki prawne. I wtedy w ogóle nie mówimy o tym, o takiej jakby rekompensacji. I wtedy też nie ma podstaw do tego, nie ma. W jaki sposób korzystamy z tego dozwolonego użytku na smartfonach, tabletach i tych urządzeń smart. No, bardzo prosty. Kiedy treść, którą no, zabieramy ze sobą, tak mówiąc najkrócej, czyli jest coś, co sobie chcę przeczytać, obejrzeć, posłuchać i zabieram to ze sobą i na przykład korzystam z trybu offline, jest to kopiowanie prywatne, ponieważ ja zabieram ze sobą kopię na tym urządzeniu, tak, po to, żeby, nie wiem, puścić w trasie na dziecko film na darecie, lotnisko, w samolocie i tak dalej. To jest kolejny fałszywy argument ludzi, którzy mówią tak, jak ja na smartfonie kopiuję? Ja płacę serwisowi streamingowemu za to, że on mi udostępnia te treści, więc ja już zapłaciłem i ja tego nie kopiuję, tylko że ta opłata przecież we wszystkich tych serwisach, których nas nie będziemy wymieniać, jest właśnie za to, żeby nie mieć reklam i żeby móc odtwarzać offline. Tylko, że i właśnie nawet, jest dopłata za to, żebyś mógł to pobrać. Tylko, że nawet gdyby nie było serwisu, załóżmy, że nie istnieją serwisy streamingowe, ale mamy tablet. Nadal możemy na ten tablet przenieść treści, chociażby z komputera, pliki MP3 czy jakieś pliki wideo, które nabyliśmy w sposób legalny, podkreślam. I my je sobie kopiujemy na to urządzenie, zabieramy na... No ale może powiedzmy, że są urządzenia, gdzie nie da się włożyć karty, ale można je tam skopiować. Ja to zabieram po to, żeby mieć do tego dostęp offline, bo lecę samolotem 12 godzin, bo jadę, gdzie wiem, że w trasie nie ma zasięgu i tak dalej, a poza tym załóżmy, że nie działa serwis streamingowy, bo też może być, nie wiem, sytuacja, że coś nie działa, prawda? Natomiast ja mam tą kopię tam i to jest klasyczne kopiowanie prywatne, tylko kiedyś ja kopiowałem z płyty CD na kasetę magnetofonową, a teraz mogę skopiować z komputera
na tablet czy smartfon, po to, żeby mieć to ze sobą, będąc niezależnym od serwisu czy dostępności w ogóle internetu. Tak, czyli artysta dostaje rekompensatę za to, że nie muszę kupić 10 razy tego samego egzemplarza jego na przykład piosenki czy książki, tylko mogę z tego jednego sobie zrobić kilka na własny użytek. Nośnika. No i dzięki temu ja mam stratne, ale dostaję tą rekompensatę znacznie mniejszą. Tak, ja mam takie doświadczenie też parentingowe, że moja 12-letnia córka poznaje dopiero polską szkołę i polskie lektury. I oczywiście okazało się, że mam te lektury gdzieś tam na półkach, to są stare wydania, bardzo też drogie mojemu sercu, więc oczywiście skserowałam jej te książki po to, żeby mogła sobie notować, zakreślać, mazać po nich. I to jest właśnie ten prywatny użytek. No to jest klasyczna reprografia. Właśnie, dzięki któremu korzystam na co dzień z różnych treści i myślę, że to nie jestem jedyna. Myślę, że to jest powszechna praktyka, z którą też nie mam co dyskutować. To znaczy nie udawajmy, że to się nie dzieje. Ja nie jestem w stanie pracować nad żadną partyturą, jeżeli nie mam swojego po prostu egzemplarza pomazanego. Tak, no można sobie kupić egzemplarz i go pomazać, też można, no to jakby to jest nasza jakby sprawa, natomiast często jest tak, że ja dostając nuty z filharmonii, to jest egzemplarz, który albo należy do filharmonii, bo nawet to nie należy, bo jest wypożyczony, tak? Ja mam partyturę od kompletu nut, ja mam jakby na potrzeby pracy, jeśli tego bym potrzebował, mam prawo sobie to skopiować i wtedy uprawnieni do tego jakieś tam środki groszowe, podkreślam, groszowe środki dostaną. I generalnie ten system działa. On działa z powodzeniem w wielu krajach, bo tak jak już mówiłem wcześniej, Niemcy, Francja są pewnie numerem jeden generalnie. Chociaż to jest taki przykład, powiedzmy, można powiedzieć, bliższy w myśl przysłowia Polak, Węgier, dobra tanki. No tu niestety to się nie sprawdza. Otóż opłata reprograficzna na Węgrzech stanowi około 25% wszystkich wpływów związanych z prawem autorskim, jeśli chodzi o przychody tanty, etc. 25%. To jest akurat w skali świata najwyższy taki wskaźnik. Także tu Węgry są dobrym dla Polaków wzorem, więc jeśli mamy naśladować Węgrów, to w tym zakresie na pewno tak. Mamy jeszcze teraz na koniec taki jeden ważny temat, który gdzieś w Polsce teraz ostatnio został połączony z ustawą reprograficzną, czyli kwestia powstającej teraz i procedowanej ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego, która ma chronić właściwie artystów, freelancerów i pomagać im w zakresie tych różnych ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i emerytalnych. I takie jest jej zadanie. Natomiast została ona w planie ustawodawcy połączona z opłatą reprograficzną. Teraz zastanawiam się, z czego to wynika i czy to dobrze? Czy to dobrze? No, nie wiem, tak do końca nie jestem przekonany. To znaczy, może powiem tak, że kwestia regulacji statusu artysty w Polsce, mam wrażenie, że ten temat został gdzieś tam zaniedbany od czasu transformacji, właściwie jeszcze z przełomu lat 80. i 90. ubiegłego stulecia, że gdzieś zapomniano po prostu o pewnej specyfice pracy w tym zawodzie, którą paradoksalnie nawet PRL dostrzegał, chociażby w systemie podatkowym. Jako przykład podam tylko, że jeszcze właśnie w czasach PRL-owskich była możliwość na przykład rozbicia jakichś kwot w podatku, które czasem robimy projekty dwuletnie. Tak? Dostajemy honorarium duże, jednorazowe, ale w jednym z tych dwóch lat podatkowych. I kiedyś można to było rozłożyć proporcjonalnie. To było jedno z najprostszych narzędzi, które jest obecne w wielu krajach Europy Zachodniej, nie tylko, dla zawodów właśnie twórczych przede wszystkim, gdzie wiadomo, że proces tworzenia jest rozłożony w czasie i wówczas nie karamy tak bardzo tym podatkiem zwykłym dochodowym, który każdy płaci, chętnie go zapłaci. Tylko z tego faktu, że ja za dwa lata pracy dostałem w jednym roku. Tak? To było logiczne i to działało nawet w PRL. Ileś takich rzeczy kompletnie pokupiono, tak? Koszty uzysku, też wiemy, to cała była tam wokół tego sprawa. I faktycznie potrzeba uregulowania tego istniała od dawna. Czyli status artysty, pewne
jakby związany z jego zawodem, zwróćmy uwagę, to sami na początku mówię, że górnicy, jeszcze rolnicy mają swój KRUS, mają swoje specyfika pracy w gospodarstwie rolnym jest inna niż w jakimś zwykłym, nie wiem, biurze, czy wiadomo, nikt z tym nie dyskutuje, natomiast nikt z tym nie dyskutuje też, że rolnik ma inne możliwości rozliczania się, inne ubezpieczenie i tak dalej. I my doskonale wiemy, będąc zawodowymi muzykami akurat, że ta praca nasza też troszeczkę się różni od pracy biurowej, przynajmniej takie odniosłem przez te parę lat pracy w tym zawodzie wrażenie, że jednak ja nie pracuję w biurze. I ta praca jest inna i choćby z tego względu powinien jakby system właśnie podatkowy, system ubezpieczeniowy uwzględniać tę specyfikę. Ta ustawa, o której mówimy, czy projekt właściwie, który jest w tej chwili przedmiotem różnych tam dyskusji medialnych, no, miał za zadanie, przynajmniej tak zrozumiałem parę lat temu, spróbować to jakoś uporządkować, czy wyjść naprzeciw tym potrzebom. Ja też patrzę zawsze jakby wielosektorowo, staram się wyobrazić sobie pracę na przykład artystów plastyków, gdzie często oni są w jeszcze trudniejszej sytuacji niż muzycy, bo muzyk, powiedzmy, który nie gra na etacie filharmonii, powiedzmy, że pewne trudności takiego freelancingu go może nie dotyczą. Natomiast powiedzmy, że plastyków, no nie mamy filharmonii malarzy, tak? Więc nie mamy na etacie zatrudnionych 100 malarzy, prawda, obrazów, to tak nie działa. Więc wyobrażam sobie, że tam jest jeszcze trudniej i wiem też, że te środowiska bardzo zabiegały o to, żeby stworzyć jakiś przyjazny twórcom system. Połączenie opłaty reprograficznej jako źródło częściowego finansowania specjalnego funduszu, który miałby wesprzeć tych artystów, jest pomysłem, który zrodził się 3-4 lata temu i budzi, myślę, wiele kontrowersji na różnych poziomach. Ja myślę, że musimy zaczekać, ponieważ w tej chwili jest to dyskutowane na poziomie politycznym czy tym legislacyjnym. Trudno mi powiedzieć, co zostanie z tego projektu. Tak, projekt i dołączony do niego, projekt ustawy dołączony do tego projekt rozporządzenia, który reguluje tą listę urządzeń, na przykład nie zawiera smartfonów, co dla środowisk muzycznych, gdzie wiemy teraz, że źródłem muzyki jest smartfon, nie oszukujmy się, nie jest korzystne i też wyraźnie będzie wskazywać na to, że znacznie mniejsze kwoty popłyną na ten cel niż powinny popłynąć, niż by to wynikało z rynku. Tak? Też... To jest właśnie taka kwestia tych emocji społecznych i właśnie tego, co czytamy w mediach, że zobaczcie, przez wiele lat były takie nagłówki, czy nawet reportaże o, nie wiem, znanym rysowniku kultowej postaci z bajkowej z naszego dzieciństwa, który nie ma żadnej emerytury i żyje naprawdę w skrajnej nędzy. I wtedy jakoś to serce się otwiera i wszyscy na zrzutka czy jakimś innym portalu się zrzucają i jakby wyręczają państwo w tym obowiązku, no jednak zatroszczenia się. Tak samo domy seniora, prawda? Domy artysty seniora z różnych branż, także przecież stworzone tak naprawdę w czynie społecznym, z zaangażowania ludzi bez udziału państwa. I z jednej strony są takie bardzo ładne historie, a z drugiej strony, kiedy ma być ten krok uporządkowania właśnie tej sfery, to budzi się bardzo dużo takich negatywnych emocji. Tak jakby to, co państwowe było, no było zawsze jakoś przeciwko komuś, czy... Taki brak ufności po prostu, tak, w to, że te pieniądze właśnie będą wykorzystane ku, że tak powiem, pożytkowi tak naprawdę jakiejś tam sprawiedliwości społecznej, która działa na korzyść wszystkich nas. No tak, tylko że jedno trzeba powiedzieć, przynajmniej ja tak uważam, nie wiem, pewnie się zgodzicie ze mną, my nie chcemy jałmużny jako artyści, bo ta zrzutka PWN to jest sytuacja wyjątkowa i to jest forma jednak jałmużny akcji takiej ratunkowej. I wyręczania. My chcemy mechanizmów, my tak naprawdę nie chcemy pieniędzy jako takich, my chcemy mechanizmów w prawie, w regulacjach podatkowych, ubezpieczeniowych, tym, co się wiąże ze specyfiką naszej
pracy, regulacji, które będą mechanizmami strukturalnymi, które zapewnią stałe i odnawialne jakby źródła zasilania czy dofinansowywania pewnych, czy buforowania pewnych finansów w dużych tych obszarach, które będą jakby wynikały z pewnego mechanizmu, a nie jakiegoś jednorazowego rzutu, czy dlatego jeśli mówimy o tym 1%, tak. I to jest tak samo w służbie zdrowia, prawda? Że mamy pełno dziur i tam, gdzie są te dziury, tam powstają fundacje. I wiesz, że jeżeli twoje dziecko zachoruje na tą chorobę, to nie odzywasz się do szpitala, tylko googlujesz, jaka fundacja zajmuje się akurat tą chorobą. Czyli to nie jest tylko kwestia tego obszaru kultury, tylko w ogóle kwestia, jak działa państwo. Tak. I w tym sensie może dobrze właśnie jest, że w ogóle ta ustawa powstaje, zwłaszcza mówię o tej ustawie o uprawnieniach artysty zawodowego, bo zobaczcie, tak, ona to może być potem zmieniona, prawda? Może być modyfikowana, ale sam fakt powstania czegoś takiego, bo powstania faktu, że są artyści, którzy nie są w stanie z natury rzeczy pracować 8 godzin dziennie przez 50 lat w takiej samej intensywności pracy, z taką samą żadną skutecznością i że trzeba tego się regulować. To jest takie dobre, że Ja jestem dobrym przykładem, bo dla mnie mam wybór albo działalność artystyczna, albo bezpieczeństwo. Moja sytuacja taka jakby prywatna i to, że jestem mamą i jestem bardzo zajęta już w ogóle z definicji zawsze, powoduje, że gdybym poszła uczyć do szkoły albo gdybym poszła grać do orkiestry, nie mam możliwości wtedy podjęcia tej pracy, na której mi zależy. Czyli to jest takie oddanie wszystkiego za bezpieczeństwo. Tak, która ci zależy i która też jest jakby wartościowa, w sensie, że też przynosi być może jeszcze większe efekty jakby jakieś... No i oczywiście łatwo jest tak powiedzieć, no jak ci nie pasuje, no to wyjdź, prawda? To jest bardzo, bardzo prosty, też demagogiczny zawsze argument. Jeżeli ci się nie podoba, to nikt ci nie kazał być artystą. Tak, no to ja tylko oczywiście mogę powiedzieć też, że można na to, naprawdę to temat jest temat rzeka i kończący się, natomiast też można na to popatrzeć jeszcze z innej strony, że państwo powinno być mimo wszystko zainteresowane uregulowaniem właśnie strukturalnym pewnych obszarów związanych, już weźmy się tylko do działalności artystycznej, choćby dlatego, że wykształcenie artystyczne, szczególnie muzyczne, jest jednym z najdroższych. Tak? Mamy ciągle, z czego się bardzo cieszę w Polsce, państwowe uczelnie muzyczne. Szkoły muzyczne, to tak, to nie jest standard, masz rację słusznie, bo ja po prostu już tam się zapomniałem, że oprócz uczelni i szkoły muzyczne, które i akademie muzyczne i tak dalej, gdzie wykształcenie na przykład dyrygenta symfonicznego jest najbardziej kosztownym wykształceniem muzycznym, jakie w ogóle jest możliwe. Jeśli chodzi w ogóle o koszt studiów, to chyba tylko niektóre medyczne kierunki mogą przewyższyć koszt ze względu na specyfikę już taką laboratoryjną, nazwijmy to i tych praktyk i tak dalej. Natomiast tutaj dyrygentura jest jednym z najdroższych kierunków, ale że tak powiem, instrumentalne kierunki też nie należą do najtańszych w porównaniu z jakimiś studiami finansowymi, biznesowymi, czy po prostu takimi klasycznie uniwersyteckimi. No więc jakby państwo inwestuje w tą kulturę z jednej strony, natomiast potem nie dba o tą jakby, o to podtrzymanie i o to odnawialność. Więc w tym sensie oczywiście fantastycznie, że w ogóle doszło do projektu takiej ustawy. Ja oczywiście też przewodnie pewnie nie wiem, czy to aż musiała być ustawa, dlatego że te regulacje, które podałem, które przykłady podałem z krajów zagranicznych, w Niemczech na przykład, kwestia po prostu na poziomie podatkowym się to odbywa. I to załatwia sprawę. Czyli może, natomiast być może było to potrzebne, żeby była aż ustawa, która ma to regulować, no oby ona zadziałała skutecznie, no bo to tego potrzebuje rzeczywiście całe to nasze środowisko i muzyczne, czy w ogóle artystyczne. Także myślę, że w najbliższych miesiącach zobaczymy, jak to się potoczy. Tak, że gdzieś tam zostanie obudzona taka świadomość też w społeczeństwie, że ludzie zaczną więcej jeszcze o tym rozmawiać i myśleć, jak i
po co i jak, w jaki sposób funkcjonują artyści. No to zobaczcie. Bardzo dziękuję. Bardzo miło się nazywać. Dziękuję.